Już po raz drugi otwieramy swoje bramy dla wszystkich miłośników komunikacji miejskiej z Opola i nie tylko. Nie zabraknie naszych najnowszych elektryków. Będzie można wejść na pokład takiego autobusu, zobaczyć jak działa. Będzie można też zobaczyć pozostałe nasze autobusy, te spalinowe również. Będzie można na przykład napisać swoje teksty na przodach, na wyświetlaczach z przodu autobusu. W pewnym momencie w czasie tego wydarzenia przeniesiemy się w czasie i przypomnimy sobie, jak kiedyś jeżdżono po ulicach Opola, jak kiedyś wyglądały te przejazdy. Będą dmuchańce, będą specjalne animacje, pojawi się też miasteczko rowerowe Straży Miejskiej. Przyjadą też strażacy, którzy pokażą, jak wygląda ich praca. No, na pewno nowością są nasze autobusy elektryczne. Ja przypomnę, że we flocie mamy ich teraz 5. Nie wszystkie pojawią się na dniu otwartym, no bo część musi jednak pozostać na trasach, ale one też będą przewoziły mieszkańców specjalnymi liniami. Atrakcji jest dosyć dużo, warto się pojawić 17 września w zajezdni przy ulicy Luboszyckiej. Jesteśmy od godziny 12 do około godziny 16.